Była nauczycielka i jej syn okupują cudze mieszkanie. Łódź, emerytowana nauczycielka i jej dorosły syn zajmują cudze mieszkanie. Małżeństwo z Łodzi walczy z dzikimi lokatorami. Należący do nich lokal zajmuje emerytowana nauczycielka i jej syn. Mężczyzna ma doktorat, skończył też prawo. Mając obycie w przepisach, korzysta z wszelkich zapisów ustawy lokatorskiej. Perfidnie to wykorzystuje, mówi właściciel mieszkania, którego niedawno policja, wezwana przez dzikich lokatorów, wyprowadziła w kajdankach. Daria i Kamil Zawalscy mieszkają w Łodzi. Pan Kamil odziedziczył po rodzicach 50-metrowe mieszkanie. W 2016 roku wynajął je Jadwidze S., emerytowanej nauczycielce. Do mieszkania wprowadził się również syn nauczycielki, doktor nauk humanistycznych. Bardzo miła rozmowa, wykształceni ludzie, takich też szukaliśmy, spokojnych, z którymi ta współpraca będzie się dobrze układała, wspomina w materiale interwencji Kamil Zawalski. Przez rok nie było żadnych problemów, niestety, to była zwykła umowa na wynajem lokalu, nie mieliśmy tam zawartej klauzuli, że oni wskazują lokal, do którego mają zostać eksmitowani w przypadku braku opłat za czynsz, RET, był to nasz błąd. Przez rok nie było żadnych problemów, oni co miesiąc bardzo terminowo i regularnie uiszczali te opłaty, dodaje Daria Zawalska. W 2017 roku Jadwiga S. i jej syn przestali płacić, ale z lokalu się nie wyprowadzili. Mieszkają w nim do dziś. Jadwiga S. ma niewielką emeryturę, a jej syn jest bezrobotny. Sprawa trafiła do sądu. Oni nas cały czas zwodzą, że zapłacą, że mają częściowe problemy z pieniędzmi. Jak się sprawa rozwijała, okazało się, że pani kilka lat temu ogłosiła upadłość konsumencką, opowiada Daria Zawalska. Znakomicie obeznany w prawie syn jest doktorem nauk humanistycznych, skończył też prawo. Jest znakomicie obeznany w tym, na co pozwala mu ustawa lokatorska i perfidnie to wykorzystuje i mieszkają na nasz koszt, mówi Kamil Zawalski. Dziennikarze, interwencji, rozmawiali z Jadwigą S. Jak będzie wyrok sądu okręgowego, to ja będę przestrzegać prawa, zapewnia i tłumaczy, że nie ma możliwości opłacać mieszkania. Na uwagę właścicieli, iż jest im winna 35 tysięcy złotych, odparła, policzę. Opłacają sobie teraz sami prąd i gaz. Mimo że umowa jest na mojego męża, to oni jakoś się w gazowni, w zakładzie energetycznym dowiadują, jakie to są sumy i sami je opłacają, opowiada nam Daria Zawalska. Jadwiga S. dostała nakaz emisji, ale z prawem do lokalu socjalnego. Jej synowi lokalu nie przyznano. Dzicy lokatorzy odwołali się od wyroku. I nadal mieszkają. A w kolejce po mieszkania socjalne w Łodzi czeka 4000 osób. Właściciel mieszkania zakuty w kajdanki wzywają policję pod pretekstem, że zaburzamy ich mir domowy. Ostatnia interwencja skończyła się tak, że zakuto mnie w kajdanki, wsadzono do radiowozu i zagrożono, że wywiozą na 48 godzin. Żona internowała, wybiegli sąsiedzi. Kto tu jest poszkodowanym? Pyta Kamil Zawalski. Właściciele nie mają dostępu do mieszkania. Dzicy lokatorzy wymienili zamki w drzwiach. Pani Daria i pan Kamil w takiej sytuacji nic nie mogą zrobić. Takie jest prawo. Ten pan powiedział mojemu mężowi wprost, że on tam będzie mieszkał tak długo, jak się da, bo wie, że może, bo taka jest ustawa, twierdzi pani Daria.